cholerne potwory. Do ziemi! Bić odmieńców! Thank you.
wejść do wujka. Nurtuje mnie pewne pytanie. Fal. Co taki wiedźmin ma...
istny huragan. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Suszy mnie psia krew. Odpuśćcie nam nasze winy, albowiem zbłądziliśmy. Kłaniam się. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Tu 6 lat tyrasz jak wóz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Czniacie udorem, wracam do handlu. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły rzezin... No, ale dobra. Nie ma co się... Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Geralt, idziesz czy nie? No wracaj tutaj. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Geralt, idziesz czy nie? No wracaj tutaj. No, nie wiem. Mówią, że Jorwet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiedz ci, złego, złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Geralt, idziesz czy nie? Wracaj tutaj. Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Yeah.
Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiesić. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Puść Zoltana, Jorvet. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje, chędożony durni? Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. Loredo miał rację. Póki żyjesz, nie będzie pokoju. Geralt z Rivii skończył jako pies komendanta. Zatem umieraj, Dwan. Czego?
Puść ma... I wiesz? Chcę królobójcy. Chcę Leto. Człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nigdy by cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Zaatakowałeś mnie w porcie bez powodu, Jorvet. Jesteś mi coś winien. Nic ci nie jestem winien. Tylko wobec Rosza mam dług, ale obiecuję, że niedługo go spłacę. Jesteś bandytą, Jorvet. Złodziejem i mordercą. Nic dziwnego, że komendant chce cię dopaść. Jestem tym, kim być muszę. Pimuczek. Puść ma i... Chcę... Zaatakowałeś mnie w porcie bez powodu, Jorvet. Nic ci nie... Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Eb Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, dłan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu. Żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgerd, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeued. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Był jak inni dłan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Nie traćmy czasu. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Ale twoje... Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje.
Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet Lis Puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety, królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Blooded One. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz, a elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy, a jedyną osobą, która widziała zdarzenie... I to ty się z tego nie wywiniesz. Serit i Egan, co to za... Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. To nie musi się tak skończyć. Mów! Dość tej farsy. Vedrai! Enle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Daj mi miecz! Zdychaj! Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźminem. Dawno temu. Więc teraz jesteś najemnym zbirem. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Wystarczy Wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla? Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zwracam się. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Gdzie Roż?
Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuję się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia. Stój! Co się dzieje? Zamieszki! Bramy zamknięte do odwołania! A komu niby Wiedźmin będzie przy... No tak. Tuczyliście się na naszej krwawicy! Ludziska, to też jakieś dziwadło! Czego tu? Chcecie krwi?
To nasza sprawa! Idźmy! Trzeba było zostać... Bić od mięć! Bić od mięciów! Każde wujka! Wiedźmin idzie. Panie Gefreitrze! Co prawda, to prawda. Słuchaj, jak cię tam zwą, Wiedźminie. I nie... No nie wiem. Mamy no, od tak podejść i spytać. Pokazali im, gdzie raki zimują. Byłby do tego... Ratuj się, kto w bo... Mordujecie niewinnych! Niewinnych? Geralt! A teraz... To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili! Syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! Uspokój się, to może kiedyś spodzisz następnego. To jak będzie? Kiedyś trafisz na lepszego od siebie, odmieńcze! Macie szczęście, elfie ścierwa! Dzięki ci, Gwynblade! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Musimy odnaleźć... Miała iść do Shili, a ta wyna... Chodźmy. Chodźmy. Dzień dobry. Ratunku! Pogrom. Oby Triss nic się nie stało. Śmierć nie... Co to za dziwa... To ten czel... Chcecie krwi nieludzia? To chodźcie. Lepiej go nie puszcza! Dzięki ci, panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. My im przecie nic nie zrobili. Za co oni nas tak? Zawsze znajdą się jacyś winni. Uważajcie na siebie. Krew. Mam złe przeczucia. Gdzie ona przepadła? Nie wygląda to dobrze. Sprawdź mi. To przyboczny Shili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła? Nie, no bez sensu. Za dużo tej krwi. Zły burdel. Nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł... Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdel... Chodźmy.
Zamknięte! To Derae! Geralt, to była jej izba! Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić, pocieszyć. Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Sheila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity eks-wiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała: zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To o Sheili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Triss zwracała się do niej: Filippo. Witaj, Filippo. Triss, ładnie wyglądasz. Dlaczego posługujesz się megaskopem Sheili? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie... Sheila o niczym nie wie. Słyszałam, że... Zamierzam zapobiec rozpadowi Edirn. Mamy tam ludo... Nie sądzę. Zaczęło się jeszcze przed śmiercią Demavent. Dokonała niemożliwego. Ludzie spuścili srogie manto royali. Co się stało z synem Demavent? Nic. Dołączył do powstańców. Co zamierzasz z... Nie mogę pozwolić Henseltowi... O czym rozmawiałaś? Nie domyślasz się? Zginął... W Temerii panuje chaos. Straciłam... Co zamierzacie zrobić? Co... Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy... Straciłam 5 lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku w Temerii... Ochłoń, Smarkulo. Chłodnik i po... Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w myśl... Przynajmniej... Pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Triss, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. Myślisz, że ta dziewczyna... Saskia Smo... Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Po co Sheila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Sheila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić... Które zamierza wyekstrahować? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała, gdy Dziękuję, Garveno. Poczekaj, przekaż Jorvetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż! Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrica. Krew Cedrica. Wskaże mi drogę. Thank you.
chałup! Zbuda go! Oj, zapłacisz! Do chałup! Do chałup! To nie Cedric. Niech te capy zawsze... Alarm! Hej! Zachowuj się, Wiedźminie! Piach! Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. Cedric, jesteś. Widzisz coś? Atak! Atak! Czuj duch. Muszę wysadzić to gniazdo. Muszę wysadzić to gniazdo. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę.
bawi. Nie mam wiele czasu. Zwolnił. Nie może być daleko. Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć. Edmin Gwynblade, wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss. Ale był szybki, za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że... Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Mówiłem ci, że miałam wizję? Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie... Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planują, Skojatel? Chcą odbić Barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą.